Zaczynasz? I twój temat to zanim wejdą ruscy. Ej, dobra, yo. Daję pancze, to będzie kolos. Bijam, mówię, pueblos, adios. Dostaniesz pierdolos. I dobra, wiesz o co chodzi, ten system jest krótki. Dostaniesz pierdol, zanim zajdą ruscy. Wiesz o co chodzi, prawda jest taka jak ty ruscy. Ty dostaniesz pierdol od Polaka. Yo, i kurwa poznaj tego chłopaka. Bo napierdalam i kurwa prawda jest taka. Zioma, sprawdzaj, jacy ruscy. Wiesz o co chodzi, kurwa to jest dobre. Jacy ruscy, wiesz o co chodzi. Rzucam ci pod nogi granat ruscy. Ty jesteś przymiast, ruskie pierogi. Wiesz o co chodzi, i tak się pogubi. Jest jak ruskie pologi, chłop pierogi. Kurwa żadny Polak go nie lubi. I twój temat to dawaj na mur. Yo. Ruscy. Jak słucham twojego freestylu, baby, to chciałbym cię dziwko wysłać na Syberię. I to jest proste, lecę tu z punchem, bo staniesz tylko tam karne wakacje. Jaki mur, mam tu skillsy, to nie Rosja, napieprzaj pod mur berliński. Jeszcze raz wchodzę na bity, bo tam tylko sobie hotuję króliki. I w tym momencie wchodzi pueblo z kospektak, poskaczę przez płoty jak Wałęsa. I to się wkręca, bo rozpieprzam tu łaka, bo pueblo zawsze będzie leciał na trakach. Yo, jeszcze raz ogarnij, twoja ksywka na tej bitwie będziesz 13. Mamy za sobą wejście na temat merytorycznej, pełnej treści. A teraz bez tematu dwa razy każdy z nich ma zaczynać 13. Ponowijam, a kurwa, jeszcze raz. Yo. Dla mnie kurwa synu, ziomal jesteś nikim. Ja ponawijam, a ty dalej kurwa hoduj króliki. Wiesz o co chodzi, sprawdzę jak tu bujam. Tym freestylem kurwa właśnie hoduję króla. Wiesz o co chodzi i kurwa sprawdź, mam rap azyl. Ty kurwa będziesz tu jak mój bazyl. Wiesz o co chodzi i kurwa rozkminiam jaki bazyl. On od razu co? Wazelina? Wiesz o co chodzi, zasada jest prosta. Wazelina, bo kurwa dawno w dupę nie dostał. Wiesz o co chodzi i słuchaj mnie kocie, w dupę nie dostał, jak to przecież mieszkasz w namiocie. Yo. Yo, wchodzenie, jadę z prostą kminą. Ty nabity byś nie wszedł nawet z wazeliną. I to jest proste, Pueblos napierdziela. I może byś dostał sponsorik Nivea. Bo jeśli wchodzi Pueblos, to leci na panczach. Dla takiego typa to tylko kremacja. I to jest akcja, dobra tutaj. I nie mogę ciebie już także dłużej słuchać. I w tym momencie, okej, chłopcze, ja cię słucham, się czuję jak na bitwie płockiej. Dobra, okej, to nie trudne. Czujesz jakbym freestylował z wujkiem. Rol! Ja. Dobra. Freestylowo. Yo, ej. Daję kurwa te pancze i nie tylko nocą. On się czuje jak na płockiej, bo czuje się tu pociąg. Wiesz o co chodzi? Daję pancze i się staram. Ciebie kurwa nawet alkopoligamia by nie wzięła na browara. Wiesz o co chodzi? Możesz się schować taki łak, że nawet Dilgang nie chce z nim bilować. I kurwa, teraz sprawdź mnie. Robię tutaj triki jak chłopaki kurwa obok na rampie. I dobrze, staram się kurwa zobacz. I sprawdzaj kurwa te słowa. Nawijałem o rampie, wiesz o co chodzi? Sprawdzaj ziomal jak na rampie. Dzisiaj zrobiłem takiego gibona. Alkopoligamia, tak? Okej. Yo, alkopoligamia, pueblo zleci z rapem. Jak cię słucham, to przy mnie jesteś tylko małym knapem. I to jest proste, lecę tu owszem. Trzeba było nie zostawać freestylowcem. Okej, chłopcze, lecę z rapem. I w tym momencie rozkminiam to na temacie. Jeszcze raz, dobra, ty to wiesz. Mogę tu nabijać na flow jak ten typ Messi. Dobra, tak tu lecę, dobra, to sprawdzaj. Pueblos leci tutaj na panczach. A co do Mesa, to będzie tutaj piękne. Macie tu
tutaj kandydata na zwycięzcę. Pueblos 13. Zróbcie hałas dla wujka Samozło. Takie kapeli. Dla Tedego. Wiecie co z nimi zrobić, trzeba ich ocenić. Który pokazał faka? Czy wygrał 13? Czy pokonał go Pueblos? Okej, okay, Pueblos przechodzi do finału, a tam spotyka się ze zwycięzcą pierwszego...